We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. Odcinek nagrywam jeden po drugim, jednak zmiana jest taka, że zrobiłam te codzienne zadania u Mikołaja, czyli dwa wyścigi oraz szukanie czapeczek. No i jak widzicie, w moim ekwipunku dostałam chyba od tych pomocników całą masę słodyczy, chciałoby się, owoców dla konia oraz dostałam również życzenia, więc mam ich 19, co oznacza, że już jest mnie stać. Swoją drogą fajnie, że nie przeczytałam opisu, nie? Spoko. Maska Renifera, wesołych świąt. No i teraz jestem Reniferem zamiast Mikołajem. Jestem Renifera. Tak, no to mój kuń jest... No właśnie, gdzie jest mój kuń? Ha, to nie jest mój kuń. Bo ja nie wiem, czy ja mam... A nie, on się już przemienił. Dobra, mam sklerozę. Zastanawiałam się, czy ja mam szukać Renifera, czy konia, czy cholera, wie czego jeszcze. Bo w międzyczasie znowu się odmienił, więc znowu mogę go zamienić setny raz. No i to jest nasz Renifereczek. Więc ja jestem Reniferem, on jest Reniferem i w ogóle wszyscy są Reniferami, więc jest słodko, patrzcie. Jakbym miała tego Renifera z czerwonym noskiem, to by dopiero było fajnie, bo on ma rogi i ja mam nosek czerwony, a on ma nieczerwony, ale jesteśmy sobie dwa Renifereczki. Swoją drogą chciałabym taką czapę Mikołaja dla konia, na zasadzie jakby taki wianek, co się na ucho nakładało podczas sobótki, to też bym chciała. No, ale na razie tutaj mamy sobie... Da się w ogóle ten proszek sprzedać, jakbym miała ochotę? Boję się, ale tak tylko byłam ciekawa, no nie? Więc to jest na tyle. Został mi jeden token. Jak oni to w ogóle nazywają? Życzenia. To prawie to samo, nie? No. Co oznacza, że teraz potrzebuję aż 23, żeby zdobyć te uszka zielone, więc no to trochę potrwa, ale w sumie co za problem, no nie, jest jeszcze czas, więc się zobaczy. Na razie fajnie, że tak mi się akurat wstrzeliło w odcinek, że zdążyłam, no nie, kupić, bo myślałam, że może mi zabraknie w sumie, skąd miałam wiedzieć, prawda? No, no a teraz kontynuujemy to, co było w poprzednim odcinku, mianowicie mam za mało rąk, nie, jedną steruję na klawiaturze, drugą trzymam myszkę i tak trochę dupcie, no. Więc to są gałązki. To miały być gałęzie, a nie gałąź. Nieważne. I mamy zebrać 7 gałęzi, no żeby nikt się nie zabił, tak jak się nasz ten krasnalek, nie wiem jak mu tam, pomocnik bał. Więc wyszło jak wyszło, no nie. Ale my jesteśmy dzielni i nie boimy się cholera wie czego. Swoją drogą też się ślizga jak jest renerem, czy się nie ślizga? Też się ślizga. To było w sumie chyba za proste na zasadzie jakby... Był wyścig, chociaż tam się chyba nie liczy czasu, tak mi się wydaje, że nie ma tych rekordów, nie wiem dlaczego, szkoda, bo to jest takie fajne w sumie, no ale nie wiem, co za problem, no nie? No dobra, no to mamy już 5, czyli jest całkiem spoczko, tylko teraz, o tam jest ok, no bo już tak trochę mniej, no bo zbierałam resztę, no nie? Wyzbierałam, nieważne. No to będziemy dzisiaj pomagać 3 pomocnikom, tak, pomagać pomocnikom też można, why not? I teraz pytanie, gdzie jest to ostatnie, bo trochę nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No, chyba nie na górze, co? O, jest tutaj, okej. Okay. No, ja tak myślałam, że trochę za tym, nie? Jakby mostem, pod mostem bardziej. Nieważne. No. Stuknęłam fotelem, tak, jestem zdolna. No, to teraz idziemy sobie do naszego pomocnika. Ciekawe, czy się już wyrobię w tym odcinku. W sumie jestem ciekawa, ale ja wiem. Już mamy Reniferkę, wymieniłam tokeny, mamy ubranko, znaczy w sumie uszy, nieważne. Tak, wyścigi zrobiłam poza odcinkiem i tak dalej. No nie wiem, w każdym razie... O, ja wam jeszcze konia nie pokazałam, wiem, że mam sklerozę. Ha, naprawdę zapomniałam kompletnie o tym, masakra. Przerwać akcję, jeziorko jest bezpieczne. Jednak moim zdaniem święta byłyby znacznie bezpieczniejsze, gdyby ludzie i konie trzymali się od lodu z daleka. W sumie zgadzam się. Przytulne święta w domu, gdzie nikomu nic się nie dzieje, to byłoby najlepsze. Coś nadal nie daje mi spokoju z tym jeziorem, czyli jednak nie koniec. Kilka gałązek mogłoby oderwać się od drzew.
Ale tak, niestety nie pojawiły się tam same, no właśnie. To tak jakby ktoś celowo chciał zamknąć jeziorko, no właśnie tak trochę dziwnie, nie? Ale jaki w tym sens? W naszej standardowej umowie dla małych pomocników, którą podpisaliśmy, zaczynając współpracę, jest napisane: maksymalizować radość i wywoływać wesołość u wszystkich gości. No ale to może ktoś inny zrobił sobie. To pewnie jest ktoś, kto, nie wiem, dostał sobie prezent, zawsze tak we wszystkich takich filmach familijnych tak dają, no nie? A potem jak Mikołaj jest miły i mówi: przepraszam, że ci dałem prezentu, dam ci teraz, mimo że już jesteś stary, to on się wzrusza, przeprasza i pomaga i wszystko jest fajnie. Ostatnio oglądałam na taki film. No. Chyba brat świętego Mikołaja, jakoś tak się to nazywało. Święty Mikołaj powinien się o tym dowiedzieć. Czy mogłabyś mu powiedzieć o gałęziach i przeprosić za spóźniony raport? Już go więcej nie zawiodę, no bo siedziałeś na dupie i czekałeś, aż ja ci pomogę. Genialną ma tą czapeczkę, absolutnie się zakochałam. Aha, czyli to jest raport jakby. No dobra, czyli że myślałam, że jeszcze coś będę robić dla niego, czyli chyba nie. No dobra, w sumie. No to teraz jedziemy do Mikołaja i idziemy pomóc drugiemu komuś tam. Pomocnikowi, ja nie wiem jak go nazwać, jakimś gnom, cholera wie jak mu tam. Tak. Dziękuję za spotkanie z Ponglem. Ta sprawa z gałęziami faktycznie niepokoi, ale nie biłbym jeszcze na alarm. Zaraz będziesz, bo jeszcze dwie rzeczy są. Ja jestem pewien, że znajdziesz jakieś sensowne wyjaśnienie. Optymista, ho, ho, ho. Dobra, ubraniowa katastrofa Zingla. Swoją drogą Zingiel to mi się kojarzy z tym, jak był Zing w hotelu Transylwania, czyli Zing to jest prawdziwa miłość. Haha. Powiedz mi szczerze, młoda damo. Czyż nie wyglądam szykownie, elegancki, czerwony płaszczyk? Albo sukienka, jak to było w tej bajce. Co wam opowiadałam na vlogbasie. Spinający brzusio pasek. No właśnie, brzusio. Nieważne, nie ty powiedziałam. Mogłabyś rzec, toż to ikona mody. No, skoro tak twierdzisz. Swoją drogą, patrzcie, dopiero teraz widać. Widzicie tutaj te kółka, nie wiem niestety, jak to się nazywa, od ogłowia. Tak sterczy tutaj w dole, no nie, bo wiecie, no koń ma taki większy jednak pyski i tak trochę pokracznie. Zingl, mały pomocnik odpowiadający za świąteczną garderobę, uważa inaczej. Nalega, żeby opróżnił swoją szafę i zrobił remont generalny. Ale co jeśli nie chce być w dechę? Czy Milusia to za mało? A kto ci każe, wtedy byś raczej był mało rozpoznawalny jako Mikołaj, nie? Nie, nie. Jeszcze się zgul i przefarbuj, tak. Jeśli już mowa o Zinglu, ciągle mi wysyła SMS-y. Co według ciebie znaczą te emotki? Sweter 100% na czasie. Czy to coś dobrego? To są emotki? Tęsknię za dawnymi czasami. Gdy każdy komunikował się listownie. Ech, to nie zakładaj telefonu. Znaczy nie kupuj. Nieważne. Może mogłabyś spotkać się z Zinglem za butikiem z ubraniami, żeby dopilnować jego obowiązków. To ja miałam pomagać w sabotażu? Chociaż nie, w sumie nie wiadomo co się stało. Może on dopiero mi opowie, no nie? A nie zajmować się tym, czy Mikołaj ma modny outfit. Masakra. Dobra, tak. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś na dole, czy niekoniecznie? Chyba na dole, chociaż ja wiem. Tutaj chyba gdzieś, nie? Tak powinien być, tak mi się wydaje, że będę tak błądzić, nie? Masakra. Tutaj? Maybe? Ja go chyba nie znajdę. O, uwaga. Tu jest, dobra, już myślałam, że go nie znajdę. Ale paczek, Matulku. Te paczki zawsze tu były, czy to on ma to wszystko zrobić? Chyba nie było ich tutaj. Chyba nie masz takich klerozy, masakra. I on taki mały pokrak ma to wszystko. Nieważne. Och, witaj, nieznajoma. Co ty masz na sobie? Mogę zrobić przymiarkę? Nie, Marcie, jesteś doskonała. Myślałam, że zrobię ciebie pieprzą, jak na przykład ta baba od mody tam, Francesca tam, co była na tygodniu mody w Jorwik. Ale dość o tym, jestem Zingl. Nawet jeśli o mnie nie słyszałaś, to wkrótce będziesz nosić moje dzieło. To jest ten, jakiś tam Gautier albo inny. No dobra, te święta robię ze zwykłego pomocnika w magazynie, ale za rok będę wszystko projektował. Święta chodzi przede wszystkim o wspaniały styl. Fajnie, każdy co innego. Nieprawda. Święta się nosi obciachowe sweterki z Mikołajkiem i z innymi gównami, które są brzydkie, ale słodkie, bo świąteczne, więc nieważne. Gdyby tylko ten butik był tak perfekcyjny, jak mu zmysł estetyczny. Czy ja wiem, niektóre są chyba nic gorsze. Ale jak widzisz, to jakaś katastrofa. Czy ja wiem. Gdy zjawiłem się tu rano, wszystko już to tak wyglądało. Ktoś włamał się do naszego magazynu najmodniejszych sezonowych kreacji, po prostu rzucał je na ziemię jak resztki z poprzedniej wyprzedaży. Ja to widzę tylko pudełka, no ale w sumie i tak... Okropnie, no ale... A
och, wy tkaniny ciuszki, co oni wam uczynili? Jestem w takim szoku, że ledwo stoję. Na kartonie. Gdzie jest dyniowa latte, gdy jej potrzebuję? Oj tak, mniam, mniam, mniam. Pozbierasz je, prawda? Oczywiście, że tak. Ty dzielna damo na koniu, na reniferze. Nic ci nie powstrzyma. Nawet taki rozgardiasz. Swoją drogą chciałam wam się pochwalić. Spójrzcie. To jest świąteczna koza. Albo koziołek, jak w tym roku mówili w sumie. Nie wiem, jak to liczyć. Czy jak to w sumie powiedzieć, no nie? Więc to jest o świąteczna koza zrobiona ze słomy. Taki jakby taka ozdoba świąteczna w Szwecji. Nie wiem, czy tylko tam, ale powiem wam, że jak byłam w Pradze, to stała identyczna właśnie koza ze słomy w Pradze w sklepie. Więc naprawdę mega miło mi się zrobiło wtedy. Od razu pomyślałam o Star Stable. I w sumie nigdy nie widziałam na żywo takiej kozy, bo u nas tego nie ma. I o dziwo, ciekawe, czy w Pradze też jest ten zwyczaj, czy po prostu jakbyś się przeniósł, nie wiem. Bo w Polsce jakoś nie sprzedają. I naprawdę uroczo mi było, że mogłam tą kozę zobaczyć na żywo i dowiedzieć się, o co chodzi. Zebrane ubrania, no bo wiecie, no tak bym nie wiedziała, o co chodzi z tą kozą, jakby gdyby nie gra. Czyli jak to się mówi, z gier też można się czegoś nauczyć. To nie jest aż tak źle, prawda? Jak niektórzy narzekają. Więc burdel jest straszny. Marchewki, prezenty, bombki i rzeczy, nie wiem, jakieś tam związane z koni. Patrzcie, jakie śliczne. A to są takie, widzicie, laleczki, co się je ustawia, jak mają stać. Jakąś tam pozę i się rysuje. One są do mangi, ale w sumie chyba tylko niekoniecznie, nie? I mam w sumie taką taką laleczkę w domu i słodka jest. I mój ojciec dorobił do niej taką podstawkę, bo kupiłam bez i tak w sumie nie miała za bardzo jak stać, więc jest słodka moim zdaniem. Wszystko zostanie rozliczone i na szczęście obyło się bez szkód, którym nie zaradziłoby zwykłe prasowanie. Święta są uratowane. Cieszę się. Grincha nie będzie, chociaż w sumie jest. Co za potwór traktuje w taki sposób modę. Gdyby się tu nie pojawiła, na święta zostałyby nam tylko paskudne sweterzyska. Pomóż mi! Nie mogę nawet znieść tej myśli. To nie mógł być wypadek, młoda damo. To był sabotaż. Oh yeah. A tamten nie powiedział, że to jest sabotaż. Święty Mikołaj musi się dowiedzieć. Powiesz mu o tym, prawda? Przypomnij mu też o moich wskazówkach co do ubrania. Ubierania. Ten wesoły staruszek ubiera się jak... Ubiera się do sani. Ale gdyby skorzystał z moich rad, byłby piękniejszy od łań. Aha. Się zastanawiam, co on by radzi. To miał być do Rymu. Ubiera się do sań. No ja wiem, czy w saniach w nocy ktoś go widzi, hehehe. A jak idzie do dzieci, to też go nikt nie widzi, bo muszą spać, nie? Jakiś zwyczaj taki. No dobra, nieważne. Tak, co my tu mamy? No to teraz idziemy znowu powiedzieć o sabotażu. Raport modowy. Załatwiłaś już wszystko z naszym małym modnisiem? Zingl pokazał mi swoje kreacje na następny sezon i muszę przyznać, że są kreatywne. Na ogół to pani Mikołajowa zajmuje się świąteczną modą, ale być może pozwolimy mu zaprojektować jakiś t-shirt. Tak bardzo się stara. T-shirt, to jednak nie jesteś taki do tyłu, skoro wiesz, co to jest t-shirt, a nie lubisz SMS-ów i nie wiesz, co mają emotikonki przekazywać. Ta sprawa z sabotażem napawa niepokojem. Czyżby chodziło o bunt wśród pomocników? Ja bym powiedziała, że może nie wśród pomocników, ale w sumie za mało kasy dostali. Albo nie dostali, w sumie nie wiem, jaka jest wasza umowa. Myślałem, że nasze szkolenia z zakresu pracy zespołowej są skuteczne, ale najwyraźniej się myliłem. No i ostatnie. Czym byłyby święta bez ciepłych wypieków, które ogrzeją serce i żołądek? No, fajna rzecz. W pewnym sensie jestem koneserem ciasteczek, no właśnie. Znałam się dobrze na herbatnikach i czekoladowych piguskach. Swoją drogą, tak ciągle mi się coś kojarzy dzisiaj. Z Pragi tak chciałam, specjalnie kupiłam kilka. Skąd masz Rena? No, ludzie święci. Teraz nie mogę jej odpisać. Chociaż w sumie mogę przeklikać. Może? Ojej, Juniu. Proszek, masz, lo... Do Bej Grocie za życzenia. Poszła sobie. No to nie. Loto jest brzydkie. Sylaba, nie wyraz.
Się starała, ona sobie poszła. No dobra, chciałam wam powiedzieć tak, że kupiłam kilka rodzajów słodyczy w Pradze i planuję coś nagrać tego, tak, w Vlogmasie. Swoją drogą chciałam też kupić kalendarz adwentowy, ale tam, gdzie byłam, to nie mieli. Więc jest tylko ten jeden, co mam od siebie, tak, więc. No chociaż on nie jest polski, tak jakby na to spojrzeć, bo nie jest w Polsce wyprodukowany, więc oj tam. No dobra. Znam się dobrze na herbatnikach i czekoladowych pieguskach. W tym sezonie naszą kuchnią zarządza jednak nowy szef. Oj, wybacz, nowy piekarz. Kranglowi bardzo zależy na tym rozróżnieniu. Odbyłem z nim już kilka pasjonujących dyskusji o tym, co się składa na ciastko. Wow. A doświadczywszy raz po raz niespójności ciasta, uznaliśmy, że najlepsze będą tradycyjne pierniki z lukrem. Nie lubię pierników. Chociaż raz w roku to... Myślałem, że wszystko działa sprawnie, jak dobrze naoliwiona patelnia. Myślałem, że naoliwiona jakieś tryby, bo patelnia, nie wiem czy działa, znaczy w sensie, nieważne. Ale Krangl nadal nie przysłał mi codziennego raportu, być może mogłaby się z nim spotkać. Być może mogę, kto wie. Ja się teraz boję, że zapomnę pójść po tego Konemara, bo mam sklerozę. Jak myślicie, zapomnę czy nie zapomnę? Ha, ha, ha. Dobra, on jest gdzieś tutaj w Prafo. Albo nie. To był głupi plan. Niach, niach, niach. O, widzę go, tylko ja muszę kogoś naokoło. No i dupa. Ale trudno. No, zawsze się stracham, jakoś nagle tak zamienia i to jest jakieś takie dziwne. No nie, dobra, to tutaj mamy naszego pomocniczka, który, co, no właśnie. Aha, ktoś słodycze porozmawiał. Powiem tak, ubrania jak ubrania. Da się, nie wiem, wyprasować, wyprać, poszyć ewentualnie, chociaż to już trochę ciężej, ale mimo wszystko, tak, natomiast słodycze, no chyba ich nie wypierze, tak, jak są na ziemi, tam gdzie zarastki, trochę dupcia, no. Okidoki, no to mamy Renerka naszego, który ma takie okularki fajne i stoi na takim tym stoliku na kółkach. Tak. A odpalisz ciacho, baby, czy nie? Hehehe. Nie jesteś inspektorem sanitarnym? Nie, ów, bałem się, że już przyszłeś zamknąć tę kawiarnię. Nie. Chociaż jakbyś to posprzątał, dupku jeden, to może, nie wiem, zdążyłbyś przed inspektorem sanitarnym? Czy to za wiele, nie? Pewnie zastanawiasz się, co moje wypieki robią na podłodze. Ten zestaw ciasteczek nie nastręczyłby żadnych problemów, ale ktoś sabotował mój przepis. Przepis czy ciastka, bo w sensie... Dobra. Niech będzie, że rozumiem. Chociaż nie rozumiem. Za to się nie dostaje tych życzeń. Szkoda. Powiem wam, że chociaż nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że jak były życzenia w tamtym... Życzenia, zadania w tamtym roku, te świąteczne, to życzenia się dostawało również za świąteczne zadania żółte. Tak mi się wydaje. Mam za wysokie kwalifikacje na dyrektora do spraw operacji i wypiekania. Operacji wypiekania u świętego Mikołaja. Ale czy powstrzymało mnie to od przyjęcia posady? Nie! Uznałem, że nadarza się okazja do rozwinięcia talentu. Swoją drogą, może i dupna posada, nie znam się, ale no Mikołaja, więc chyba jednak nie zgorzej, co? Szef te ciasteczek z cukrem i pierników, nie ma sprawy, ale według mojej filozofii mąka za dudna, dajmy orkisz, boję się. Nie ma piekarnika, upieczymy na ognisku, boję się. O to chodzi w świętach, zgadza się, trzeba być kreatywnym. Znaczy, zgadzam się, że trzeba być kreatywnym na święta. I zgadzam się, że lubię różne dziwne potrawy, w dziwny sposób zrobione, z dziwnych składników, a nie ciągle to samo. Ale tak na święta to chyba trochę niebezpiecznie jest, wiecie, improwizować, bo nóż coś nie wyjdzie. No nieważne. Ale nagle ktoś przychodzi i podkłada mi cynamon, zabierając karę, boję się. Wyobrażasz sobie piernika z cynamonowym akcentem? Nie, nie wyobrażam. Co to jest? Lata 90? Moje pierniki, chrupki, piernik... Piernikowe chrupki z kary rozpaliłyby twoje kubki smakowe do czerwoności. Swoją drogą, jak tak napisał o tych chrupkach z kary, to się obśliniłam. Uwielbiam takie rzeczy. Fajnie, chciałabym. Dodaj mi troszkę. Nie mogę sprzedawać takich nijakich ciastek. To chrupki czy ciastka? Okej, trochę mnie poniosło, dlatego wszystko teraz leży na podłodze. A to on to roz... Aha, dobra, nie komentuję. Tam ci byli w miarę spoko. Znaczy...
Wszyscy byli wkurzający, ale ten najbardziej, tak? Tamten siedział tylko na dupie, ten drugi narzekał na strój Mikołaja, bo przecież wcale nie jest znany z tego stroju, nie? Ale nadal jest czas, żeby upiec nową partię. Ktoś tylko musi posprzątać ten bałagan, to sam sprzątaj. Niniejszym mianuję cię moim honorowym podszefem, dzięki. Weź te miotłę i pozamiataj podłogę, zanim pojawią się tu klienci lub prawdziwy inspektor sanitarny. Już pełno ludzi to się kręci, wiesz? I ostrożnie z tą miotłą, to zabytek, spadaj. Miotłą zabytkową się chyba nie sprząta. Tak stwierdzam, nie? Dostałam miotełę zabytkową. Zabytkowa miotła z kuchni. Zużyta, ale stylowa miotła do sprzątania kuchni. A to nie jest na ziemi, nie? Którędy ja mam się to doturlać, powiecie mi? Już tak chyba, nie? Zabytkowa miotła z kuchni. No dobra. Ja miotłą ciastka sprzątam? Już się chyba nie będą do niczego nadawać. 4, 5 i ostatnie. Okej. Co, zniknęły te ciasteczka? Okej. Hej, nieźle ci poszło to sprzątanie i nie zasmucaj się tym. Wiem, że te ciastka wyglądały przepysznie, no właśnie, ale nie odpowiadały mojej wizji artystycznej, rozumiesz? Może zachowam kilka całych sztuk dla naszego Mikołaja. Jak na tak zwanego konesera ciasteczek, jego standardy są naprawdę niskie. Tak, dupku, daj mu ciastka z ziemi. W sumie ze śniegu, ale też. Masz babu placek, dziękuję. Wreszcie, mogę wrócić do pieczenia, zapomnij o kary. Zamierzam wypróbować coś nowego, boję się bardzo kreatywnego. Pewnie nigdy o tym nie słyszałaś. Owiec, robią teraz furorę w Williamsburgu. Nie no, w sumie są jakieś ciasteczka z owsem, coś tam. Tak mi się wydaje, czy mi się pomyliło. Nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. Pamiętam, że ten gość z Zajazdu pod Wilkiem, co go jeszcze nie widzieliście, też właśnie robił żarcie z jakichś tam... z końskiego łajna i cholera wie z czego, więc z patyków, więc to na pewno będzie lepsze. Chwila, mówi, że płatki owsiane są tutaj na porządku dziennym? No właśnie, to zaskakujące, muszę to przemyśleć. Ale jeśli chodzi o poprzednią partię, jestem pewien, że ktoś sabotował moją pracę, ktoś zazdrości mi mistrzowskich umiejętności kulinarnych, albo się wkurzył, że go otrułeś. Jestem pewien, święty Mikołaj musi się o tym dowiedzieć. Powiedz mu, przekazując mój raport. Nie ma problemu. Teraz mam rozkmin. Tak, teraz mam rozkminę, czy by nie pojechać do tych koniów, bo ja nie wiem, czy jeszcze Mikołaj coś będzie kazał mi zrobić, czy już będzie wszystko, jak myślicie. Boję się trochę. Ktoś sabotował przepis na pierniczki z kary krangla. Trudno się temu dziwić, dla zasady jednak sabotowanie czyjejś pracy to bardzo brzydki występek. No właśnie. Wielce niepokojący. Święta już są coraz bliżej, powinno mnie to cieszyć, ale coś mi ciągle przeszkadza w zachowaniu się świątecznym, zachwycaniu się świątecznym nastrojem. O, 3 razy to nie przypadek. No właśnie, trochę ciężko by było. O co chodzi? Bo nie wiem. Wielkie nieba. Ale o co chodzi? Tepnęło mnie tutaj kawałek tak w bok, no nie? 3 osobne raporty od małych pomocników wskazują, że ktoś niegrzeczny rozrobię na moim świątecznym jarmarku. Jak dotychczas incydenty te były mało szkodliwe, ale motyw wydaje się jasny. Ktoś chce zepsuć na wszystkim święta. Też tak myślę. Tam jest coś świeci, ja nie wiem cholera co to ma być. To sprawa z wypadkiem brzmi poważnie. Mam nadzieję, że żaden z pomocników nie został ranny. Nie. Proszę cię, Emilii, pomożesz mi odnaleźć sprawcę tego wszystkiego. Zobacz co się stało, zbadaj miejsce wypadku. Tu jest takie coś, ale nie wiem czy to o to chodzi, szczerze powiedziawszy. Aha, nie. To jest tylko takie o... Trzeba jechać w danym miejscu. No dobra, w sumie się zobaczy, prawda? Się zobaczy. Szpiegujemy kogoś tam, coś tam. Quest 1 name. Spoko. Jak quest 1 name, to spoko. Wjechałam na drzwi, bo się lampiłam na Mikołaja. Chciałam do Mikołaja iść, czy jednak niekoniecznie? Nie, dzień dzień mamisia, ja się rozpędziłam. No to nie wiem, gdzie ja mam iść, ale spoko.
Bo jutro te konie pokażę już. Bo tak jeździć w tej wiosce to trochę bez sensu, no nie? A jednak obawiam się, że chyba się nie wyrobi dzisiaj. Oj. Dzieje się. A już widziałam wcześniej te sanie. Takie rozwalone, ale nie, bo nie. Na szczęście sanie wpadły w zaspę śnieżną, dlatego jarmark ocalał, nikomu nie stał się krzywd. Ale właśnie to o co chodzi? Że co, że ktoś w tych saniach się rozpieprzył? Bo nie wiem o co chodzi. Brak śladów operatora sań. Podoba mi się to określenie, piękne jest. Czy to może być sprawka sabotażysty? Muszę poszukać wskazówek w okolicy. No, bardzo mi okolica. Okruchy ciasteczek pachną jak curry. Czy to nie smak jakiego kragu za swoim przypisie? Oj, oj, oj. Ten prezent jest do niczego. Mam nadzieję, że osoba, dla której był przeznaczony, otrzyma coś innego w tym roku. To krag zrobił? Te okulary słoneczne są tak paskudne, że można nawet hipsterskie zdecydowanie w guście Zingla. No, czyli to oni zrobili. Ja już myślałam, że to kto inny. Że co, że pierwszy... Drugi narzekał, że Mikołaj ma z gust, znaczy trzeci. Drugi narzekał, że ma... Znaczy... Trzeci narzekał na gust... smakowy, drugi na gust modowy, a pierwszy nie narzekał w sumie. Pachołek drogowy, taki jaki używał Pongl, pomocnik do spraw bezpieczeństwa. No właśnie, boję się. Szczerze powiedziawszy, boję się. I kłoza. Ta koza Jul powtórbowała się w wypadku. Co za dziwaczny pomysł na świąteczny prezent. Jule, wygląda na to, że sanie ześlizgnęły się z rampy i wpadły w zaspę, ale to raczej niemożliwe, że zsunęły się samoistnie. Czy to znowu sprawka sabotażysty? To ja nie rozumiem. To ktoś jeszcze jest sabotażystą? W sensie... No bo myślałam, że są stanie tego kogoś, kto to rozwalił. Czy niekoniecznie. Tak, czy niekoniecznie. Nie wiem, chyba się dzisiaj tego nie dowiemy. Stwierdzam, że chyba już mi się czas kończy. Antynowy. Da się tędy wrócić? Bo się trochę boję. Da się, dobra. Mam do Mikołaja wracać, czy gdzie? Bo nie wiem szczerze. No dobra. Powiem wam, że jak nagrywałam pierwszy odcinek, wtedy co widzieliście, że ktoś do mnie napisał, to jedna dziewczyna, ta co mnie tutaj zaprosiła do znajomych, napisała do mnie, czy może ze mną nagrywać odcinek. No ale ja jej odpisałam dopiero po tym, jak nagrałam pierwszy, nie? I powiedziałam, że możemy razem nagrać ten drugi, że z chęcią, tak? W sumie fajnie by było, nie? A ona napisała, że okej, po czym zajęła się czym innym, bo pojechała na zawody i... No cóż... Jej peszek, nie mój. No, ale trudno. Dobra. Jesteś z powrotem, to znalazłaś na miejscu wypadku? Zawsze można naprawić sanie i przygotować więcej prezentów. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Ale jeśli twoje podejrzenia są słuszne, za wszystkim stoi sabotażysta. Jeden, a nie trzech? Być może będę musiał odwołać świąteczny jarmark. Kolejność od razu poddaję. Myślałam, że Mikołaj się nie poddaje, skoro tyle razy się wyrobi. Swoją drogą, kolejna rzecz, co mi się przypomniała. Tak, chciałam się pochwalić, że byłam na jarmarku świątecznym w Pradze. Tak przy okazji akurat trafiła mnie, że byłam tam święta. I powiem wam, że było magicznie. Dotychczas byłam tylko na jarmarku we Wrocławiu wiele razy. Znaczy, zależy jak na to patrzeć, tak? Bo u mnie miejscowości, czy gdzieś tam w bliższych miejscowościach, to też powiedzmy takie coś. Ale to nie są, wiecie, takie małe coś. No, ale... W każdym razie uważam, że ten w Pradze był o wiele piękniejszy. Nie sądziłam, że to powiem szczerze, bo mi się marzy zobaczyć jarmark w Austrii. No ale że pojechałam w tym roku tam, to myślę, że może za rok mi się uda, albo kiedyś tam. W każdym razie było naprawdę ślicznie. Najpiękniejsze były takie malutkie lampeczki na drzewach liściastych z dwóch stron wzdłuż drogi. Znaczy w sensie jakby jarmark był na rynku, ale po bokach była droga, a na środku był jarmark ogrodzony, żeby samochody nie jeździły, więc naprawdę to mi się najbardziej podobało. Tak. Być może będę musiał też tam, chyba nie znajdziemy sabotażysty, chyba że znajdziemy sabotażystę i pokrzyżujemy mu te niecne plany, czy są jacyś podejrzani. Masz dowód na to, że Pongl, Zingl i Krangl stoją za tym wypadkiem, to nie ma sensu. No właśnie też mi się tak wydaje. Muszę pomyśleć, co robimy dalej. W międzyczasie mogłabyś zająć się reniferami. Pewnie są bardzo zaniepokojone tym całym zamieszaniem. Mały, smakowity poczęstunek powinien je uspokoić. Czy mogłabyś się poczęstować owsianymi ciasteczkami od Krangla, ale nie przesadź. Muszą zachować żwawość na wielki dzień. A to nie lepiej... A, najpierw było, on pewnie sabotuje, a potem damy ciasteczko od niego. Na pewno ci reniferom nie stanie bardzo inteligentne.
No, to zaraz Ben... Aha, to tu trzeba wyjść, a ja się zastanawiałam, dlaczego oni tutaj łażą. To jest chyba brama do otwarcia, albo i nie, albo tam naokoło, nie wiem, ale jestem leniem, więc mi się nie chce. Tak, cześć Renerku. Piernik w kształcie serca. No dobra. Spoko loko, chodź tutaj. Karmienie. I co, padnie? Zaśnie, umrze? Każdy jest podejrzany. Kto każdy? Mikołaj? Arr, nie wiem o co chodzi, ale spoko. Dziwne. Wygląda na to, że ktoś tu przychodził w pośpiechu. Są drobne ślady odchodzące od stajni. Muszę się dowiedzieć, dokąd prowadzą. Kiedy ja będę mogła to zadanie skończyć? A nie, to jest żółte. Mhm. Czyli nie muszę tego robić. No dobra. Będzie taki trochę ten, taka telewizja polska, nie? Co przerywa w połowie nagrania. Ale no już mam 30 minut, tak? No to już 31, nie? Trochę dupeczka. W każdym razie będzie jeszcze jeden odcinek. Jednak się nie wyrobiłam w dwóch, ale to tylko dobrze świadczy aktualizację, że jest tyle do zrobienia. Więc muszę to zrobić jutro, bo potem już będzie dupcia. O tak stanę między rogami. Fajnie to będzie wyglądało. Więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, jak myślicie, kto jest sabotażystą świąt Bożego Narodzenia, chyba że Grinch. Zaraz mi się rynek skończy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Żegna się z wami Renifer i ja trochę też Renifer. Pa!